Siemano mili, dzisiaj nie nad wodą, dlatego że pada i szkoda sprzętu. Instytut Analiz Śródlądowych, to jest jakaś fundacja, zamieścił taki wpis. Świętej pamięci mój kolega Leszek, zawsze powtarzał kolega Czerwonego Księcia, Baksa i innych biznesmenów, zawsze mi powtarzał: nie masz pieniędzy, załóż fundację. Jak jeszcze nie było w ogóle wypływu z czajki i nie było tej główki, która jest poniżej czajki. Tam było kilka powyżej starych tam i też była taka troszkę większa tama, ale to było całkiem inaczej. I przede wszystkim byli sami swoi, zero obcych, a może czasami się trafił, a to nikt na to nie zwracał uwagi. Ci obcy byli normalni. Zawsze byli grzeczni, nie czuli się jak hunowie i wandale. W latach 90. tam zaraz za czajką, tak, czajka już była zbudowana, bo i zaraz za czajką była taka stara, rozmyta główka. I zawsze na niej chodziły rapy. No i tam zawsze wystawałem na kilkanaście minut, na pół godziny, zawsze te parę rapek wyknąłem. Ona tam była zawsze. Pokazywała się raczej delikatnie tam, też czasami mocniej. No i mówię: to Lesiu, staniemy sobie tutaj, to tu sobie ze dwie, trzy rapki dźwigniemy, popłyniemy dalej. No i Lesio mówi: na co tutaj będziesz zakładał? Ja mówię: grubego Alberta, jak masz tam jakieś grube Alberty, to sobie załóż, jak nie, to weź ode mnie. Ja patrzę, Lesio mówi: mam takie twistery. I co wyciąga? Marchewę, kurwa, bo w grubym Albercie było kilka odmian, ale typowo marchewę. Ja nic nie mówię, bo po prostu ja nigdy nie, znaczy ja, co ja będę mówił? Niech on się uczy z patrzenia, a nie z gadki. No i Lesio wyciąga tą marchewę i zakłada. Mówię: no to Lesiu, powodzenia. No i co? No i Lesio: rzut, siedzi. Ja mówię: prawo frajera, ale na marchewę. Przecież to sandaczowy bardziej kolor i tam. Kolejny rzut, raz drugi, czy tam po kolei. Następna siedzi. No mówię: ja pierdolę. Powielony prawo frajera. Nie. Ja rzut, nic, Lesio. Trzecią, czwartą, piątą, szóstą na tą marchewę. Obsiadłem, nic nie mówiłem. Dobra, już wiadomo, bo to jak krótka główeczka, to się spłoszyły. Popłynęliśmy dalej. Robiłem sobie spływ od kanału Żyrańskiego aż za Jabłonne. Powiedzmy na wysokości Kiełpina. I tam już zawracałem. Bo tam już się kończyły główki. Tam taka równoległa jeszcze tam taka rafa jest, ale tam to już... Nie. Tam to poświęcałem w ogóle inaczej. A takie krótkie, że tak powiem, parugodzinny wypływ od kanału do Kiełpina i z powrotem. No i wziąłem sobie kilka, a tak dla jaj. Bo nie, no miałem sandaczowy kilka marchew z grubego Alberta. No i podpływam, sam jestem. Nie wiem, czy następny dzień, czy za parę dni na tą główkę. A mówię: kurde, zobacz. Słuchajcie, zakładam, rzut, siedzi. To próbowałem na innych główkach, próbowałem na innych boloniowych miejscach, gdzie brały dużo lepiej i nie tak się płoszyły, bo były to rozległe rafy, powiedzmy. Nigdy nie sprawdzała mi się marchewa. Na tej jednej, jedynej główce, aż do końca jej istnienia, owszem, brały na perły, ale ta marchewa to była ich przysmakiem. Nie wiem, o co chodzi, nie mam pojęcia. Na tej jednej, jedynej główce one kochały grube Alberty marchewkowe. Ta fundacja napisała coś takiego: początek nagonki na wędkarzy, czy podzielą los myśliwych? Kilka dni temu Polskę obiegła wiadomość o złowieniu rekordowego suma przez trzech wędkarzy z Kisielowa. Ryba ważyła 104 kg, miała 267 cm długości oraz miała mieć kilkadziesiąt lat. Wędkarze opisali emocje związane ze złowieniem ryby, pokazali jej zdjęcia oraz poinformowali, że sum został zabrany i zagospodarowany do celów konsumpcyjnych. Jakie słownictwo. Sytuacja ta uaktywniła wiele osób związanych ze środowiskiem antyłowieckim. Jakiś tam Michał Żmicholski pisze o nowoczesnych urządzeniach do zabijania, mając na myśli zapewne wędki oraz akcesoria wykorzystywane przez współczesnych wędkarzy, pytając, czy nie należy zrezygnować z konkursu na zabijanie najdłuższych ryb
jeleni z największym porożem i tak dalej. Z kolei i Robert pyta, może powinniśmy się jako społeczeństwo pożegnać z tym hobby, nazywając łowienie ryb przez wędkarzy jakąś aberracją, która jest niebezpiecznie podobna do myśliwskiej trofeistyki. Trofeistyki, aha, czyli trofea, dobra. Jak widać, podobieństw do sytuacji, w jakiej znaleźli się myśliwi, jest niebezpiecznie wiele. Co gorsza, samo środowisko wędkarskie uległo prowokacji i podzieliło się w swoich ocenach. Nie brakowało wypowiedzi krytykujących wędkarzy, którzy zdecydowali się zjeść swoją zdobycz i upatrujących przyszłości wyłącznie w metodzie no-kill. Jako Instytut Analiz Środowiskowych ostrzegamy wszystkich wędkarzy, tych zrzeszonych w PZW, jak i pozostałych, nie prześpijcie momentu, którzy przespali myśliwi kilka lat temu. Inaczej, zanim się obejrzycie, głośno będą mówić o zakazie wędkowania w towarzystwie osób poniżej 18 roku życia, czy niedopuszczalności wędkowania rekreacyjnego. Będziecie wyczytywać setki obelg na swój temat. Będziecie krytykowani, słysząc: wędkarze to byli kiedyś z wędką z kija leszczynowego, a teraz to mają kołowrotki, spławiki i świecące. Spławiki świecące. Ryby nie mają szans. Będą starali się zniszczyć was i waszą wieloletnią pasję. Nie będą przy tym chcieli słuchać, jak dużo robicie dla środowiska, że walczycie z kłusownictwem. Kurwa, błagam. Że zarybiacie. Że monitorujecie akweny. Że to tylko dzięki waszej pracy w polskich wodach nie brakuje ryb. Zamiast tego będę pokazywać marginalne przykłady niewłaściwych zachowań i przypisywać je całej społeczności. Marginalne, słyszysz? Marginalne. Margines to jesteśmy my i paru wędkarzy jeszcze. A reszta to jest norma, w cudzysłowie. Wędkarzy zrzeszonych w PZW jest blisko 600 tysięcy. Do tego setki tysięcy osób, które wędkują amatorsko na łowiskach komercyjnych. Ojcowie z synami i córkami, dziadkowie z wnukami, przyjaciele z przyjaciółmi. No ten przyjaciel przyjacielowi niech stokoła papieru ten, i nie będzie prawa. To przecież go łeb mu utnie, taki przyjaciel. Ale dobra, nieważne. Wiedzcie, że jesteście na celowniku osób, które chcą wam narzucić swój porządek świata i swoje poglądy. Dlatego apelujemy. Odłóżmy spory i zjednoczmy się. Jako aktywni użytkownicy przyrodnicy, myśliwi, leśnicy, rolnicy, wędkarze i rybacy, znamy jej potrzeby i potrafimy o nią dbać. A ponieważ wspólnie tworzymy większość społeczeństwa, to my jesteśmy suwerenem. Ja się. Tylko występując ramię w ramię, możemy dać odpór nachalnej ideologii. A poczekajcie, jeszcze mam tutaj wpis jednej dziewczynki. Dziewczynka napisała tak. Wędkarz podobno chciał wyłowić spławik. Nie wiem, czy swój, czy kogoś. No i się utopił. No i ta dziewczynka napisała. Karma wraca. Zabiera życie rybą, więc sam stracił życie w wodzie. Takie informacje poprawiają mi humor. Po nawet najgorszym dniu. Nasz portret psychologiczny skonstruowany i naszkicowany przez kogo? No przecież ja cały czas mówię o tych bytach, którzy właśnie tak działają z rybami. Tak przedstawiają te ryby. Tak je męczą. A jeszcze... Jeszcze do tego prasa wędkarska. Podbija prasa wędkarska cały ten cyrk, a nie mówiłem. Ile razy w tym roku w swoich filmach mówiłem, że będziemy mieć kłopoty. I już się zaczyna! Tych trzech ludzików, którzy zabili tego Suma, oni są mniej winni
niż ci wszyscy, którzy pokazują kilka słupów naraz, którzy męczą te sumy. Te sumy, mimo że wracają do wody, część z nich nie przeżywa, ale są męczone. Oni, według mojej oceny i według mojego widzimisię, są dużo, tych trzech z Kisielowa, są dużo bardziej wartymi łowcami niż ci wszyscy, którzy doprowadzili do tego, że niedługo będą problemy w wędkarstwie. Ja myślę, że nie tylko o tym, co mówiłem, niedługo czas pokaże, jak w wielu kwestiach mam rację. Bo się kurwa po prostu na tym znam. A nie pierdolę głupot po to, aby pierdolić i zaistnieć w mediach, wziąć za to parę groszy i mieć wszystko w dupie. Jak działają media? Zaraz wam powiem. Prasa, jakakolwiek na świecie by nie była, jej nie interesuje problem. Pamiętajcie. Żaden problem nie interesuje prasę. Żaden. Prasę interesują tylko pieniądze. Jeżeli o tym problemie będą ludzie czytać, to jest to w zainteresowaniu prasy. Jeżeli nie będą czytać, żeby nie wiem co to było, na przykład, nie wiem, zrzucenie bomby atomowej na jakiś kraj. Jeżeli ludzie o tym nie będą czytać, gdzie zginie powiedzmy 50 milionów osób, prasa o tym nie napisze. Ale jeżeli ktoś na przykład ukradnie kapsel pociotkowi, na przykład brata, siostry stryjecznej, wujka, wnuczkowi w szkole, cała prasa na całym świecie będzie o tym pisać, bo ludzie będą to czytać. Na tym polega prasa. Nad prasą są jacyś magnaci. To są bardzo specyficzni ludzie. To są potwornie bogaci ludzie. U nas na przykład ci główni, którzy mają prasę, ja mówię o prasie, w ręku, oni nie tylko wydają prasę, oni różne rzeczy robią. To nieruchomości, wynajem, to knajpy, różne rzeczy. Mają na swoich kontach po kilkaset milionów złotych, ci główni. To jest mniej więcej 200-300 milionów złotych. A jakie problemy wynikną z tego, że się dobiorą nam do dupy pewne różne organizacje? I po części słusznie, bo nie wolno męczyć. Prawie w każdym odcinku powtarzam, nie wolno męczyć zwierząt. Nie dobiorą się do kusoli, nie dobiorą się do śmieciarzy, dobiorą się do wędkarzy. Bo kto w tej Polsce po 1939 roku dostanie najwięcej po dupie? Uczciwy! Nie Sven Menel, tylko uczciwy. Mili, nic na to nie poradzę. Ostrzegałem, ostrzegałem. Nie bierzecie spraw w swoje ręce. Ja wiem, że branie spraw w tym kraju po 1939 roku w swoje ręce to jest problem z lokalnymi nierobami, ze służbami, które współpracują z lokalnymi nierobami. No generalnie z całym złem. Jeśli będziecie chcieli coś dobrego zrobić, to będziecie chodzili non-stop po sądach, no i będą wam różne przykrości robili. Różni i nieroby, i będą na was patrzyli tak dziwnie, no bo jak to, jak to? Przecież tu jest kraj miodem i mlekiem płynący, tu jest wszystko dobrze. Tu jest tak dobrze, że ja się z tym psem najlepiej dogaduję. Bo reszta, no nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale większość ludzi, ja mam gdzieś lalkę, no jest. Parę minut minęło i mam. Tak zwana ludzkość, mniej więcej, to jest fragment z powieści Lalka. No, kto z was nie czytał, to na pewno zna z telewizji
Braunek, Pawlik, Kamas. Tra la 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 la. Kto dzisiaj tak tworzy? Ci mamś krew i tatuaże! Wracamy teraz do maestrii. Tak zwana ludzkość mniej więcej na 10 tysięcy wołów, baranów, tygrysów i gadów, mających człowiecze formy, posiada ledwie jednego prawdziwego człowieka. Tak było zawsze, nawet w epoce krzemiennej. Na taką tedy ludzkość w biegu wieków spadały rozmaite wynalazki. Brąz, żelazo, proch, igła magnesowa, druk, machiny parowe i telegrafy elektryczne dostawały się bez żadnego wyboru w ręce geniuszów i idiotów, ludzi szlachetnych i zbrodniarzy. Zobaczcie, jak wyprzedził Roosevelta. Znaczy, no Trumana, no Roosevelt, Truman to samo, bo to jeden zaczął, drugi ten. Hitlera, Churchilla, Stalina. Zobaczcie, jaki pięknie wyprzedził. A taki tego rezultat? Oto ten, że głupota i występek dostają coraz potężniejsze narzędzia, mnożyły się i umacniały, zamiast stopniowo ginąć. Ja ciągnął dalej Geist, nie chcę powtarzać tego błędu i jeżeli znajdę ostatecznie metal lżejszy od powietrza, oddam go tylko prawdziwym ludziom. Niech oni raz zaopatrzą się w broń na swój wyłączny użytek. Niechaj ich rasa mnoży się i rośnie w potęgę, a zwierzęta i potwory w ludzkiej postaci niechaj zwolno wyginą. Jakbym siebie słyszał. Jeżeli Anglicy mieli prawo wypędzić wilków ze swojej wyspy, istotny człowiek ma prawo wypędzić z ziemi przynajmniej tygrysy ucharakteryzowane na ludzi. Znaczy, tu mi się podoba całe zdanie, ale nie podoba mi się to, że, nie wiem, czy to prawda była, że Anglicy wypędzili całkowicie wilki ze swojej wyspy. Natomiast jeżeli to całość zdanie, powiedzmy, to... No wiecie, o co chodzi, co wam będę tłumaczyć. Mistrzostwo świata. Oddaję hołd panu Bolesławowi Prusowi. Uważam go za prawdziwego Polaka. Wybitnego mędrca i człowieka, wyróżniającego się spośród tych tygrysów, wołów, gadów, płazińców, przywr, tasiemców, kleszczy i różnych innych. A smok gryzie muchówkę.